Julita Wites, witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Wczoraj w Gorzowie rozegrał się prawdziwy wyścig z czasem o życie 7-miesięcznej dziewczynki. Dziecko straciło funkcje życiowe, a siostra mamy, która trzymała je na rękach, robiła wszystko, aby je ratować. Sytuacja była dramatyczna, a każdy kolejny moment był na wagę złota. Dzięki błyskawicznej akcji ratunkowej, zaangażowaniu wielu osób i profesjonalizmowi służb dziecko udało się uratować. Cała sytuacja miała miejsce w poniedziałek 24 czerwca. Na telefon oficera dyżurnego o godzinie 19:30 zadzwoniła rozemocjonowana kobieta, która poinformowała, że potrzebuje pilnej pomocy polegającej na eskorcie samochodu, który prowadził jej mąż na szpitalny oddział ratunkowy w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko miało być spowodowane faktem, że 7-miesięczna dziewczynka, którą kobieta trzymała na rękach, traciła funkcje życiowe. Oddech, przytomność, dziecko było blade, wiotkie, jednym słowem traciło funkcje życiowe i ciocia tej dziewczynki robiła wszystko, aby dziewczynka na dłużej nie traciła przytomności. To była prawdziwa walka o życie. Najszybciej na ten sygnał ze strony oficera dyżurnego zareagowali policjanci z oddziałów prewencji, którzy w rejonie podgorzowskich Mironic podjęli czarne Audi prowadzone przez męża tej kobiety. Od tej pory policjanci robili wszystko, aby szybko i bezpiecznie dotrzeć pod bramę szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie już miała czekać cała ekipa ratunkowa, personel, medycy, lekarze, pielęgniarki, po to, aby, mówiąc w takim ujęciu też medycznym, przejąć to dziecko i uratować mu życie. Ale w pierwszej kolejności to życie było uzależnione od cioci tej dziewczynki, która naprawdę robiła wszystko, aby ono nie straciło życia. Około 10-kilometrowa podróż policjantów przez centrum zatłoczonego Gorzowa nie była prosta. Policjanci mimo używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych mieli naprawdę spore problemy, aby w sposób swobodny przedostać się, eskortując ten samochód przez centrum Gorzowa. Dodając do tego też fakt, że nie wszyscy kierowcy w odpowiednio szybki, dynamiczny sposób reagowali na sygnały świetlne i dźwiękowe. Momentami policjanci musieli zmuszać inne pojazdy do tego, aby ustąpiły pierwszeństwa radiowozowi na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Ale cały czas lusterko wsteczne, patrzyliśmy, w jakiej odległości od policjantów jest kierujący Audi, na pokładzie którego była kobieta także i dziecko walczące o życie. Momentami to była jazda łamiąca przepisy ruchu drogowego, czyli ten typowy kontratyp, który musiał nastąpić, aby to dziecko zostało zachowane przy życiu. Na szczęście doświadczenie policjantów z oddziałów prewencji, to zawsze powtarzam, policjanci z krwi i kości, którzy mają największe doświadczenie w takim policyjnym rzemiośle. Policjanci, którzy na co dzień mają do czynienia z każdą sztuką, można powiedzieć, i rzemiosłem policyjnym, ale znają się też niezwykle mocno na dynamicznej i bezpiecznej jeździe. Ten element policyjnego rzemiosła jest bardzo często ćwiczony właśnie przez policjantów z oddziałów prewencji. 10-kilometrowa podróż, bardzo dynamiczna, niebezpieczna momentami, ale chodziło przede wszystkim o to, aby zapewnić nie tylko komfort, ale bezpieczeństwo jazdy policjantów, osób, które jechały z tyłu, będąc eskortowanymi, oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu policjanci na czas dotarli na szpitalny oddział ratunkowy wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Tam wykwalifikowana i profesjonalna kadra przejęła dziecko, ratując jej życie, ale duże słowa uznania dla cioci 7-miesięcznej dziewczynki, która naprawdę robiła wszystko, aby zachować dziecko przy życiu. Jej też należą się ogromne brawa. Kunszt też jazdy i zimna krew policjantów sprawiła, że to dziecko na czas mogło zostać przetransportowane do gorzowskiej placówki
zdrowia. Nagranie z kamery nasobnej policjantów pokazuje momentami dramatyzm całej tej sytuacji, emocje, które towarzyszyły w tych konkretnych momentach, powiedzmy to wprost, walki o życie 7-miesięcznej dziewczynki, determinacja rodziny tego dziecka, determinacja i profesjonalizm policjantów oraz na pewno też wykwalifikowana i profesjonalna pomoc ze strony całej załogi szpitala sprawiła, że cała ta sytuacja zakończyła się happy endem. To też pokazuje taką bardzo dobrze funkcjonującą symbiozę kilku osób, których siła, determinacja, profesjonalizm pozwoliła uratować życie 7-miesięcznej dziewczynki. Mamy dobrą wiadomość dla miłośników wypoczynku nad wodą. Do jeziora Nierzym można teraz dojechać autobusem komunikacji miejskiej. MZK uruchomiło specjalną linię numer 201, która kursuje codziennie również w sobotę i w niedzielę. Linia 201 to już jest tradycja gorzowskiej komunikacji miejskiej. Kiedyś ona funkcjonowała pod nazwą linii Z. Teraz funkcjonuje jako linia 201. Jest to linia kursująca z pętli znajdującej się przy ulicy Londyńskiej przez osiedle Staszica, centrum miasta, Górczyn i dalej linia jedzie przez Różanki w kierunku jeziora Nierzym. Linia kursuje od poniedziałku do niedzieli, czyli 7 dni w tygodniu. Oczywiście warunek jest taki, że muszą to być dni słoneczne. Wykonuje 4 kursy tam, czyli w kierunku jeziora Nierzym i 4 kursy powrotne z jeziora Nierzym do Gorzowa. A co w momencie, gdy wsiądziemy do autobusu, będzie słonecznie, pojedziemy na jezioro, zacznie padać deszcz, czy autobus nas odbierze? Tak, jeżeli autobus wykona już pierwszy kurs, czyli jeżeli powiedzmy w godzinach porannych, jak linia wyrusza w swój pierwszy kurs, jest słoneczna pogoda i mimo tego w ciągu dnia ta pogoda się zepsuje, to linia już kursuje do końca dnia. Jeśli chodzi o bilety, to jest to specjalna taryfa. Jeżeli chcemy dojechać do samego jeziora Nierzym bądź wrócić z tego jeziora, to należy skasować bilet za 6 zł normalny i za 3 zł ulgowy. Podczas trwającej przebudowy ulicy Spichrzowej w ramach nadzoru archeologicznego w rejonie skrzyżowania z ulicą Mostową zarejestrowano relikty dawnej zabudowy nowożytnej oraz warstwy kulturowe wstępnie datowane na okres pradziejowy, średniowieczny i nowożytny. W obszarze tym przeprowadzone zostaną tzw. ratownicze badania wykopaliskowe. Trwa inwestycja przebudowy ulicy Spichrzowej, która objęta jest nadzorem archeologicznym. Jest to ta forma badań zakładająca, że archeolodzy są przy realizacji inwestycji, prowadzą swoje obserwacje i w przypadku ujawnienia reliktów dawnej zabudowy, warstw kulturowych związanych z występowaniem stanowiska archeologicznego na tym obszarze mogą podjąć swoje działania polegające na przemianowaniu tego nadzoru w wyprzedzające badania ratownicze wykopaliskowe. Na chwilę obecną zostały odkryte już relikty właśnie dawnej zabudowy, przedwojennych kamienic, zarysy piwnic, które nie ma potrzeby ingerencji w ich strukturę, więc nie będą wykopaliskowo wyprzedzająco badane, ponieważ wszelkie sieci mogą przejść obok, natomiast zostały też odkryte właśnie warstwy kulturowe wstępnie datowane na okres pradziejowy, średniowieczny i nowożytny i one zostaną przebadane uwzględnieniem stworzenia dokumentacji z tego rysunkowej, fotograficznej. Te warstwy kulturowe do tej pory zostały zaobserwowane, zarejestrowane w obrębie skrzyżowania ulicy Mostowej i Spichrzowej przy wiadukcie kolejowym, na wysokości wiaduktu kolejowego z tym skrzyżowaniem. Budowa, sama przebudowa, remont nie zostaje wstrzymany, ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, ten nadzór, badania archeologiczne w formie nadzoru, jest to ten element badań, który można przemianować w kontekście jednej decyzji, przemianować na badania archeologiczne wykopaliskowe. Temu też ten nadzór służy, że w przypadku odkrycia bez potrzeby nie prowadzimy tych badań wykopaliskowych w pełnym zakresie, tylko w miejscu, w którym jest to potrzebne, więc ten konkretny obszar występowania tych warstw i tych reliktów zostanie przebadany wykopaliskowo, natomiast inwestycja może przenieść się w tym momencie w obszar, gdzie nie występują te relikty. I oczywiście też one będą nadzorowane przez archeologów, więc tutaj nie ma mowy o wstrzymaniu inwestycji całościowej.
Najbliższą sobotę Gorzów zamieni się w stolicę światowego Speedwaya. Na stadionie Edwarda Jancarza odbędzie się szósta runda zmagań o tytuł najlepszego żużlowca globu. W zeszłym sezonie na owalu przy Śląskiej triumfował Bartosz Zmarzlik. Eksperci typują, że wychowanek stali Gorzów ponownie stanie na najwyższym stopniu podium. W zawodach będziemy mogli oglądać zmagania żużlowców stali Gorzów Martina Waculika i Szymona Woźniaka. Dziką kartę na turniej w Gorzowie otrzymał Oskar Pfeiffer. Na Grand Prix w Gorzowie warto przyjść dlatego, ponieważ tor przygotuje Phil Morris i nie będzie tam żadnego komisarza z Ekstraligi i na pewno będzie walka w Gorzowie na to liczę. To jest jedna z najciekawszych i najlepszych imprez żużlowych na świecie. Taka, w której zawodnicy niemal w każdym biegu jadą w kontakcie, więc jest najbardziej emocjonująca. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo to największe święto czarnego sportu w Gorzowie i powinniśmy się cieszyć, że mamy Grand Prix. Trzeba korzystać. Fajna stawka. Przyjeżdża Bartek Zmarzlik. Będzie walczył o piąty tytuł Mistrza Świata. To będzie kolejny etap tej walki. Trzeba mu kibicować. Jest duża szansa, że Bartek będzie na najwyższym podium stopniu. Trzeba też wspierać zawodników stali Gorzów. Jest ich kilku, więc jest komu kibicować. Miejmy nadzieję, że Martin Waculik będzie na podium albo otrze się o podium, że Szymek Woźniak pokona kolejny level, jeśli chodzi o wspinanie się w tej drabince. No i to jest po prostu święto, w którym trzeba uczestniczyć. Speedway Grand Prix jest to największa, najważniejsza impreza sportowa w naszym regionie od lat. Jest to impreza, która nie tylko ściąga do Gorzowa kibiców z kraju, ale również z zagranicy. I to jest wielka wartość dodana tego turnieju dla naszego miasta. A turniej sam w sobie w mieście, który kocha żużel, to jest tak naprawdę crème de la crème dla tych, którzy się tym sportem interesują. Najlepsi zawodnicy na świecie będą się ścigali o tytuł, o miano najlepszego zawodnika świata. Wśród nich jest wychowanek gorzowskiej stali Bartosz Zmarzlik, za którego trzymam kciuki i oczekuję bardzo fajnego widowiska. Na razie się. Ale będzie to cała trójka motoru Lublin. Pierwszy będzie Bartek Zmarzlik, motoru Lublin, ciągle mnie to boli, ale tak. Drugi myślę, że Jack Holder, a trzeci Dominik Kubera. Zakładam, że wygra Bartek Zmarzlik, bo on jest w wyśmienitej formie, natomiast poprzednie dwa turnieje Grand Prix pokazały, że ten, który wszedł za Jasona Doyle'a, czyli Max Frick, też bardzo dobrze jedzie, więc zakładam, że podtrzyma serię i będzie też finał, może nawet na podium i zakładam, że też drapie się Jack Holder na to podium, który w Gorzowie jeździł 4 lata temu. Bartek Zmarzlik na pierwszym, Martin Waculik na drugim, Jack Holder być może na trzecim miejscu. Dużo będzie zależało od warunków torowych. Może padać deszcz dzień przed, albo nawet dwa, bo mamy takie niepokojące informacje, więc zawodnicy, którzy mają taką dobrą technikę jazdy, chociaż w Grand Prix nie ma zawodników, którzy nie mają dobrej techniki jazdy, ale ci, co lubią jeździć, jak mają coś pod koło, to będą mieli dużo do powiedzenia. Moim zdaniem faworytem niekwestionowanym do tego turnieju, bo w końcu jedzie na swoim torze, jak i do kolejnego tytułu Mistrza Świata, jest Bartosz Zmarzlik. Myślę, że za jego plecami może się uplasować zawodnik gorzowskiej stali i w tej roli widzę Martina Waculika oraz następny w kolejności, kolejna wschodząca gwiazda, Jack Holder, czyli dwóch zawodników, półtora zawodnika motoru Lubin i półtora zawodnika stali Gorzów. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.